Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, rozegram partię ze Stockfishem po raz kolejny. Zacznę od poziomu numer 6, na którym poległem w poprzednim filmie. Spróbuję jeszcze jedną próbę podjąć tutaj. Spróbuję jeszcze jedną próbę. Ustawię może na 20 minut, żeby mieć trochę więcej czasu. Ewentualnie jakieś 5 sekund. Może 10 powiedzmy. Może czas nie będzie miał aż takiego znaczenia. Ja potrzebuję trochę na pomyślenie. Zagram białymi i rozpoczynam znowu posunięciem d4. Cały czas ten ruch d4 chcę grać, żeby zobaczyć, jak to może wyjść. Ruch e6. Ok, zauważcie, że mogę zagrać e4, będzie obrona francuska. No ale obrony francuskiej nie gramy. Gramy c4, czyli gambit hetmański. Skoczek f6. Ok, zagramy skoczkiem na f3. Chociaż słuchajcie, z maszyną to może zagrać a3, żeby gońca tu nie wrzucić. Ale nie, no dobra, zagramy skoczek f3. To jest cały czas standardowe posunięcie. d5, ok, czyli gambit hetmański nam się szykuje. Skoczek c3 i skoczek c6. Słuchajcie, dziwna sprawa, bo ja uczę zawsze, żeby nie stawiać skoczka przed pionka na c7. Nie jest to na pewno dobra droga. To jest bardzo fajne teraz dla białych. Ok, jedziemy gońcem na g5. No ale to jest maszyna, wiecie, on tutaj będzie coś zawsze kombinował. Dobra, goniec b4 związuje mi skoczka. No e3 trzeba zagrać, żeby goniec pilnował pionka. Może hetman b3. Dobra, poszło h6. No i teraz uwaga. Jak zagram tu, to on mi na pewno zagra tak. Ja gońcem na g3. Skoczek e4. Ciekawa sprawa. Może po prostu wymienić. Wymienimy to. Żeby mieć to z głowy, żeby skoczek nas nie straszył. I myślę, że hetman c2. Hetman c2 może zagrajmy. Hetman c2. Zawsze będziemy bronić tu skoczka. Wieża może na d1 się przyda, a może długa roszada. Kto wie. Chociaż partii z długą roszadą nie chciałbym za bardzo zagrywać. Teraz będzie mi groziło tutaj bicie i potem e5. Muszę jakoś się specjalnie zachować. Może zagram a3. A3 zagram oczywiście, bo jak zbiję tutaj skoczka, to ja zbiję hetmanem i będę bardziej pilnował. Tutaj? Jestem w totalnym szoku, słuchajcie. Ten ruch mi się bardzo podoba. No teraz tak, jeżeli zbiję, on mi wtrąci tutaj, ja muszę odbić, on mi wybije. Co to za struktura? To będzie bardzo dobra struktura. Bijemy. No każde wymiany przybliżają nas do, myślę, że małego sukcesu. No to jest do przewidzenia było, że będzie bicie. I teraz się zastanówmy. Zauważcie, że jak on wybije, ale maszyna szuka chyba w ogóle aktywności jakiejś tutaj na wieżę. Jak wybije, jak w ogóle on mi wybije tu i ja wybiję tu, to będzie słaby pionek zawsze. Te zdwojone pionki zawsze mi się wyprostują. Nie muszę się o nie aż tak martwić. Chociaż on może zagrać tu skoczkiem, to też jest ciekawe. Ale może skoczek e5. Nie mogę skoczek e5 jeszcze. W takim razie sprowokujemy go i zagramy goniec d3. Sprowokujemy go do bicia tutaj, rzecz jasna. Ta pozycja na pewno jest lepsza dla białych. No i słuchajcie, mam tutaj słabego pionka. Znaczy, on ma słabego pionka, którego atakuje. B6, jak on szybko gra, w ogóle się nie zastanawia. Dobra, chyba zrobimy w takim razie roszadę, czy zagrać król E2? Nie, no myślę, że roszadę trzeba zrobić. I spróbujemy coś zrobić, żeby skoczek wszedł na E5. Myślę, że goniec B5. Chociaż tutaj fajnie atakowaliśmy. Ale plan mój jest taki, żeby zbić skoczka i wejść skoczkiem na e5. Będę miał skoczka za gońca, ale myślę, że bezpieczna pozycja. Wybijemy to. Ja gram specjalnie na wymiany, bo gram z maszyną. Chcę dużo wymian. I no słuchajcie, to tak patrząc teraz na tą pozycję, no nie mogę tego przegrać. Ja wiem, że maszyna ma tu dużo takich pułapeczek na mnie zastawionych, ale wydaje mi się, że to jest bardzo dobra gra. Teraz tak. Goniec, gdzie on chce iść? Tutaj może chce iść, się tam przestawić. Ja mogę zagrać na przykład G4, żeby przytrzymać te dwa pionki. To może być dobry ruch, chociaż z drugiej strony pionek stojący na polu białym zawsze będzie atakowany przez gońca. W przyszłości może być atakowany przez gońca. Może wieża B1, żeby tutaj coś postraszyć. No dobra, tak zagrajmy na razie. Zagrajmy wieża B1. Niech się w końcu jakaś wieża się poruszy. Dobra, wieża C8 będzie plan C5. Jasne. Tak może być grane. Tutaj taki ruch chyba nic nie zadziała. Może zagrajmy
Tu może jakoś to wykorzystać. Ciężko powiedzieć. A może G3 z planem F4. Tak zagrajmy. Zawsze taki jeden ruch nie zaszkodzi. Przy tym stawiamy pionkę na czarnym polu. C5 to było do przewidzenia. I tu wybicie będzie groźne. A no właśnie. A jak zagram wieża C1, on mi wrzuci wieżę C7, będzie zdwajał wieżyczki i będzie miał prosty plan ataku. Więc chyba tu muszę kopnąć. Ale jak kopnę do góry, tu się osłabi. On mi wybije, ja wybiję. On wieżą na C3 wiedzie. O, no właśnie, już się robi nieciekawie. A wydawało mi się, że pozycja moja jest całkiem sympatyczna. I już się robi tak dziwnie, że tak powiem. No dobra, ale chyba tak spróbuję wieżą na C1 mimo wszystko. Króla podprowadzić by należało. Gońcem się poruszył i wybić gońca? Czy wybić tu pionka, słuchajcie. Nie, jak wybije pionka, on mi tutaj zagra, ale to ja mu zagram tu. Wybije pionka, on wybije pionka. Wprawdzie skoczek będzie taki niebroniony już i to mi się też średnio podoba. A może zagrać A4. A4 bicie, wieża i tam wybije, byłoby świetnie. Pozbyłbym się po prostu słabości na A3. Ale zagram tak, on zagrać tu nie może, bo bije tu. Zagram tak, on zagra może tak, zagram A4, on po prostu weźmie tego pionka. Maszyny biją piony i się nawet nie zastanawiają. Zagram królem, podejdę trochę królem, jednak aktywności spróbuję złapać. Goniec, dobra, podchodzę królem zatem. Trochę wyżej, teraz będę takim ruchem F4 mógł grozić. Wieżę na G1 wejdzie. Wow, G4. Piękny ruch, powiem wam szczerze. Piękny ruch. Goniec będzie chciał tutaj wejść. Znaczy, on w ogóle mnie przytrzymał, nie pozwala F4 zagrać. To jest piękne posunięcie. Nie mogę zbić, bo goniec F3. No dobra, kontynuujemy swój plan. Gramy A4. Gramy pionkami tam, gdzie są wieżyczki. Król H7, ok, gramy A4. Jak wybije, to tak. Wieżą A5. Dobra. On prowokuje mnie do tego, że jak zagram tu, to on mi zagra tu. Może wieża B5 będzie dobre. On tu zagra, wybije. Wieża B5 chyba będzie dobre. Nie widzę nic złego w tym momencie. Aha, tutaj jest bicie. No dobra, będę już musiał odbić tym. Trudno. Słabość na C3 zostanie. Nie odbił. A to ciekawe. To bardzo ciekawe. Teraz tak, może wieża A1. Przytrzymam to. Nie chcę na razie zbijać, ale będę go przytrzymywał. Może się tu, coś tu fajnego urodzi. Wieża F5, strasznie sztuczny ruch. Aha, on tutaj zmierza, słuchajcie. Ale on tutaj zmierza, to ja biję tutaj przecież. Ciach. Wow. No, powiem wam szacun. Jeszcze ratuje mnie taki ruch F4. Jak zagram wieżą na F1. Kurczę, naprawdę z maszyną jakoś tak się dziwnie gra. Jak wieża F1 to goniec G2 i będę miał lekko przerąbane. Muszę F4. On zbije w przelocie. Król F2 przytrzymam te pionki. Wieża H5. No dobra, pionka przytrzymałem. Tutaj za to tego piona mam. No ciekawe. Teraz czy zagrać wieżą? Nie no, zbić muszę, prawda? Muszę zbić pionkę, nie mam wyjścia. Tu będę groził wzięciem drugiego piona. On może wybić. Jasne, wybił mi. I będzie mi chciał wjechać wieżyczką na C2. Pytanie, czy tym wybić teraz? Tym wybić, czy tym? Może potem będę groził takim ruchem G4. No to nie jest wszystko takie łatwe. Może tym do centrum, a chociaż ten pionek będzie wolny. Spróbuję chyba zbić tym. Tak się zastanawiam. O, to nie mam G4, bo mi wejdzie wieżą na F4. Wieża C8. Będzie mi łatwiej po prostu obronić pionka. Nawet grając wieża tak i potem wieża E3.
Czy to ma sens, panie Szachuś? To chyba może mieć sens. Tym pionkiem jeszcze raz zerknę. Bierze C8, muszę bronić. Jak zagram wieżą, to mi wjedzie tutaj, będzie mnie męczył. To będę musiał wrócić. Wieżą na B2. I co dalej? Dobra, zbijamy tym w takim razie. Żeby pionki zablokowały wolne linie dla wieżyczek. No tak, to było do przewidzenia. Mogę też tak zagrać w ogóle. Ale mogę wtrącić chyba tutaj. Chociaż nie wiem, czy tam wieża by się nie lepiej nie odnalazła. No dobra, wieża A3 jednak gramy. Będę bronił. Zawsze takim ruchem będę groził. Wieża E8, czyli twardo broni pionka. Mogę teraz chyba G4 wrzucić. Tutaj zagra H3. Nie chciałbym też przesadzić. Może wieżę tu i tak planować, tu atakować. Aha, bo jak zagram wieżę tu, to on mi wieża B8. Może wieża B2 z planem tutaj. O, tak zrobimy. Jednak troszeczkę asekuracji chyba włączymy w grę. Król E3 i wieża F2 i tego piona będziemy próbowali chapnąć. Okej, gramy tak. Chociaż to pasywnie będzie wyglądało. Zobaczcie, co robi maszyna. Poświęca gońca, bo jak zbije, idzie mi tutaj. Ja wybiję bez jakości, będę latał. No ale dobra. Tak, zagrajmy. Co? Ja tu czegoś nie zauważyłem? O co w ogóle chodzi? Tak po prostu oddał jakość, Stockfish? Ciekawe. No to słuchajcie, no nie mogę tego przegrać teraz. Ale też czy wygrać będę mógł? To jest zastanawiające. Może tutaj królem i C4, żeby do C4 się zbić. Dziwna w ogóle decyzja Stockfisha, powiem wam szczerze. Zagram królem do centrum. Jeżeli wieża C8, to wieża chyba C4 z planem C4, żeby iść królem do góry. No muszę tak. Nie mam wyjścia. No trzyma mi tego pionka. Jasne, że wieża broni. Tak dosyć pasywnie, ale to jest jakość. Dobra, tutaj da mi szacha. Oj, może być problem. Nie, no może nie aż taki duży. Tak. Tu w ogóle aktywnie zagrać. Nie no, muszę chyba na A6, bo da mi szacha, król. Będę atakował gońca chociaż. A tutaj zwiążę, da mi szacha, tu. Goniec znowu wróci. Dobra, chyba tutaj zwiążemy. Chyba tak zagrajmy. Tutaj w ogóle poszło. To grajmy tak. Już nie ma szacha, a związanie zostało na amen. No i teraz tutaj. No to chyba Stockfish troszeczkę, powiem wam, głupieje. Tak mi się wydaje. Wziąłem pionka, mam pionka więcej. No tak. Dziwnie w ogóle gra. Okej, no to się z tego cieszymy, prawda? Mogę tu jeszcze go związać z planem wieża F4, wieża C4. Dobra, tak gramy. No to jest zwycięstwo w zasadzie w kieszeni, słuchajcie. No tak, teraz tutaj jest po zawodach. No tak, i zbijamy. No to dziwnie pograł. No na poziomie 2300, no nie sądzę, że to był poziom 2300. No ale maszyna gra do końca, ok, spróbujemy dać tego mata. Czyli poziom 2300, jeszcze poziom 6 jest jeszcze do ogrania, jak widać, w moim wypadku. Tutaj zagrajmy. Okej. No, wybiję, chociaż królem chyba będę już podchodził. Król zmierza na D6, wybije. No tak, dziwnie, dziwnie to wyglądało troszkę, powiem szczerze. Ale zaraz sobie zerknę na. Zerknijmy sobie zaraz na analizę, jak to będzie wyglądało.
analizę Stockfisha, graną partię ze Stockfishem. Król G8. Wieżą uciekniemy daleko. To już nauka matowania wieżą. Jeżeli król F8, oddajemy tempo, grając na przykład wieżą. Jeszcze jak mamy pionka, to gramy pionkiem. No, pionkiem sobie zagram, żeby oddać tempo. Król H8. A, to już dajemy mata. Ok, mamy zwycięstwo, ale sobie przeanalizujmy tą partię przy okazji. Jak to w ogóle wyglądało? Jak tu Stockfish to wszystko widział swoimi oczami? Oczyma. Oczami czy oczyma? Poprawcie mnie w komentarzu w razie czego. D4, E6. Ok, tak. Skoczek. No to ten debiut, teraz te ruchy to są. No, ale skoczek C6 już jest dziwne. A3 każe grać. Każe grać A3. Nie zagrałem. Zagrałem tutaj gońcem. No figury chciałem wyprowadzić. Znaczy A3 to jest taki już poziom troszeczkę wyższy, powiem wam szczerze. Już na ograniczenie figur, ale taki ruch też nie jest zły na pewno. Goniec B4. Ok, E3. H6, pokazuje goniec H4, ale jak się dłużej zastanowi, jak widzicie, dajmy mu trochę czasu. No bicie F6 przeważa. Dobra, tak też poszło. To wszystko jest normalnie. Hetman C2 pokazuje lub hetman B3, teraz maszyna. No tak twardo spójrzmy na te posunięcia, jak tutaj maszyna to w ogóle widzi. No hetman C2, tak też zagrałem. Czyli nie najgorzej, szachusiu, sobie radzisz jeszcze. Roszada, okej. Okay. I A3, tak też maszyna pokazywała. Hetman G6, no to hetman G6 nie jest najlepsze w ogóle. Strasznie dziwny ruch. To widać, że to jest tylko taki maszynowy ruch, że tak się wyrażę. Tylko program może tak zagrać. Człowiek by takiego ruchu na pewno nie zagrał. Żeby rozszczepić pionki, to w ogóle wygląda bardzo dziwnie. Hetman G6 poszło, no to wybicie, bicie tutaj, tutaj. No końcówka na pewno jest lepsza białych. H4 teraz maszyna pokazuje. Żeby ograniczyć te pionki na skrzydle, to też jest mądre, na pewno. No ja zagrałem gońcem, czyli wymusiłem. Gorzej, to jest zagranie gorsze. G5 było lepsze, ale zbił. No dobra, zagrał gorzej. Dziwne, bo miał dużo czasu, mógł sobie pomyśleć. Goniec C4, B6. Roszada, ok. G5, dobra. Goniec B5 pokazuje. Tak też zagrałem. Goniec B5, dobra. Goniec nieistotne, bo i tak rąbałem tutaj gońca. I szybko skoczkiem w centrum chciałem się znaleźć. I goniec A4 się poruszył. Dobrze. No i jak widzicie, pozycja jest już taka koło równości. No plus 0 coś tam, to już jest bardzo mało. No ale wydawało mi się, że przyjemniej będę tutaj stał. Wieża B1. Czy F4 jakieś brało pod uwagę? No chyba nie właśnie. F4 mi się właśnie nie podobało, bo prostuje pionki zdwojone. No tak, to jest logika, nie można. Wieża B1, wieża C8, wieża z F na C1. Nie, G3 zagrałem. A, posunięcie gorsze, jak widać. C5 równa. Wieża C1, dobra. Goniec C6. No, wymiana, słuchajcie, no niby goniec też silny. Ale to jest tylko jedna lekka figura w grze i wieżyczki. A skoczek na E5 jednak stoi dobrze, tak? No ale też za bardzo nie może coś zrobić konkretnego, ale stoi dobrze, więc nie chciałem wymieniać. Król F1, goniec A8, król E2, no i gorzej, G4 poszło, właśnie. Tutaj chyba H3, jeszcze cofnę, H3 można by było chyba zagrać. Czy H3 jest dobrym ruchem, panie Stockfiszu? To H5, no to samo by wyszło. Okej, okay, no poszło jak poszło. Tak. No tak jak już mówię, zbić nie można, bo goniec F3 z widełkami. A4, okej. Okay. Pokazuje lepszą u czarnych? Nie, cały czas remisową pozycję. Remisową. Król H7. A5, no coś konkretnego trzeba robić. Goniec E4. Wieża B2 pokazuje, a wieża B5? Też dobre. Wieża A8, no to jest już głupiutki ruch, tak? Jak widzimy, Stockfish mógł zagrać F5. Ale to jest ten poziom najwyższy, który teraz pokazuje, prawda? Czyli te posunięcia na najwyższym poziomie. Wieża A8, no wieża A1 zagrać raczej trzeba przytrzymać, niekoniecznie od razu zbijać. Wieża F5, no nie najlepszy ruch, jak widać. Ja zbiłem, ale nie byłem świadomy, że jest takie posunięcie. Tak poszło.
F3 pokazuje. F4 również. No to F4 mi się udało. Dobra. Poszło F4. No tak. I zatrzymanie tutaj w ogóle pionka. Zobaczcie. Pionek czarnych stoi na F3 i jeszcze bardziej nam pomaga w obronie. To jest ważna sprawa. No i poszło bicie. No bić pionka trzeba. Tutaj takiej wieża H5 chyba groźne nie jest. Słuchajcie, bo H4 się trzyma. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Okej, poszło bicie. No i teraz z którym pionkiem zbić? Zobaczcie. A, to jest, było, ja tu rozkminiałem właśnie, czy bić pionkiem E, czy zbić pionkiem C. Zobaczcie, że bicie pionkiem E jest o wiele lepsze. Ocena komputera jest bardzo wysoka po biciu pionkiem E, tak? Po C pokazuje dosyć równo, bo tak jak zbijemy pionkiem z C, wieża C8 łapie aktywność na linii C i muszę wracać wieżą i muszę być zaangażowany w obronę. Dlatego pokazuje remisową. Dlatego bicie pionka. No jednak dobrze, tutaj nie zawiodła mnie intuicja. Poszło tak. Wieża na C8, wieża A3 również pokazuje, cieszę się. Wieża E8. Zaczyna tu już chyba grać troszeczkę słabo ten mój przeciwnik. Dzięki za followa, chociaż nie mam transmisji na żywo, ale jaja. No ludzie robią niespodzianki. Wieża E8. Dobra, wieża B2. Właśnie jaki plan wybrać? Jeszcze raz tutaj pokazuję. Skoczek C4? Aha! No przecież grozi tutaj z potrójnymi widełkami. Skoczek C4 z planem potrójnych widełek. To tego nie zauważyłem. No dobra, ale wieża B2 poszło, wydawało mi się, że całkiem dobrze. Wieża C8, król E3, ok, wieża F8, wieża F2. No właśnie ten pionek jest mocno przytrzymany. I wieża zbiła pionka, dziwne. Pierwsza linia. No zaraz, ale zerknijmy. Aha! Bo tu może maszyna widziała coś, czego ja nie widziałem. Dlatego poświęcił skoczka. Bo jak widzimy, też wieża za bardzo nie może się poruszyć w tył. No właśnie, nie wytrzymał presji tutaj pan Stockfish. Goniec B7, wieża A7, aktywność się dużo łapie. No tak, teraz rozumiem decyzję przeciwnika. No tak, bo chciał po prostu uprościć grę, maszyna nie wytrzymała. Wybił, co mnie cieszy. No ale zrealizować trzeba, goniec D5. Tutaj było chyba już dosyć prosto. Znaczy prosto, no po partii zawsze jest prosto. Wieża A4, goniec. Wieża C4, dobrze. No wieża D8, król E3. To też tak widziałem, żeby zagrał tak, tak i goniec A8, czyli odszedłby od wszystkich związań, ale pokazuje, że tu nadal wieża C7. Pozycja wygrana, tylko trzeba jeszcze dowieść do końca, rzecz jasna. No ale dobra, jakbym zagrał wieżą na C7, a wieża D5 mnie interesuje, żeby tutaj zbić. Aha, wieża tu. Wieża tu, król D4, ale trzeba mocno, warianty trzeba mocno liczyć. No ciekawe, zobaczcie, bo jakbym zbił tutaj, wieża bije, tutaj niby goniec atakuje z szach, ale jest król D4 z atakiem, wieża zostaje. A jak tutaj, to król C4 i już goniec nie atakuje wieży. Potem wieża jest swobodna. No, także maszyna za nas też trochę tutaj widzę myśli. Tak nie poszło, cofnijmy. Poszło tak, ale tu już król i tu jest związanie na zawsze. No właśnie, tu już teraz król odejdzie spokojnie i nie ma żadnego szacha wtrąconego. To jest ważne. Król tutaj, bicie, jasne, tak. Tak, no to tutaj już ruchy są proste. No tak, jak już tak poszło, to już nie będziemy patrzeć do mapy. Dobra, poziom numer 6 pokonany, jest dobrze. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!